Siemanko, siemanderko, siemaneczko, siemandereczko, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w 664, dobrze mówię? Dobrze, w 664 filmiku o gitarach. Jak widzicie, filmiki o gitarach nie przestają się pojawiać i pojawiać się nie przestaną. Więc tak to się prezentuje i generalnie idziemy do przodu, nie stopujemy i rozwijamy fogownię i rozwijamy siebie i rozwijamy swoją wiedzę o gitarach, o brzmieniach, o tym jak je nagrywać i wszystko będzie się tutaj rozwijać. Słuchajcie, ostatnio obejrzałem sobie pierwszy odcinek filmików o gitarach, ten gdzie opowiadam o Epiphonie. No, powiem wam szczerze, że tak, progres zrobiłem konkretnie. Co prawda nie w grze na gitarze, bo to cały czas właściwie gram to samo od nie wiadomo jakiego czasu i za dużo się tam nie nauczyłem, jakoś tak już to jest, gdzieś tam przystopowałem się, ale jeśli chodzi o nagrywanie filmików, o przekazywanie wiedzy, o pokazywanie gitar, o montowanie, o to jak filmiki się prezentują dźwiękowo i wizualnie i tak dalej, no to progres jest przekonkretny, z czego bardzo się cieszę. Ten progres jeszcze będzie większy, nie zatrzymuje się, nie zaprzestaje. I generalnie nie mam takiego zamiaru. Jak widzicie, u mnie jest jeszcze luty 2017, u Was pewnie już jest styczeń 2018 i generalnie jak widzicie, nie, no chyba nie, bo jak teraz, jak to jest, chociaż nie, jak jest 664, no to już jest grubo, bo ja teraz ostatnio opublikowałem odcinek, który 500, chyba tam 550, czy któryś opublikowałem, no więc to jest, nagrywam na 110 odcinków do przodu, więc całkiem sporo, jeśli chodzi o to. No ale nie chcę się teraz liczyć, kiedy to się mniej więcej pokaże. Wy wiecie, kiedy się pokazało, ja wam powiedziałem, kiedy nagrałem. W każdym razie, jak wiecie, już w fogowni dużo zmian. To jest jeszcze stara fogownia, gdzie, znaczy fogownia jest ta sama, ale jeszcze fogownia jednopomieszczeniowa, gdzie kolumny stoją tutaj. Jeszcze to wszystko nie jest okablowane, jeszcze to wszystko nie jest tak omikrofonowane, jak bym chciał, chociaż już te mikrofony czekają tylko na wyprowadzkę kogoś, kto jest po prostu za ścianą. Jak się tam ktoś wyprowadzi, przebijam dziurę i wy już wiecie, co się dzieje, bo pewnie już te filmiki gdzieś tam z nowej zajawki się pojawiły. Dzisiaj jeszcze cały czas Randall ISO Cup, dzisiaj jeszcze cały czas cztery wzmacniacze stojące tutaj na jednej parce, na jednym mikrofonie. No i dzisiaj jeszcze gitara, która już gdzieś tam na filmikach była, się przewijała, pokazywała. Była wersja Neck Free Body, była wersja taka jak dzisiaj, ale czarna, była wersja taka jak dzisiaj, ale z Floyd Rose'em. Gitara, o której opowiadam dość konkretnie, czyli Squire Showmaster. Bardzo budżetowy instrument, ale bardzo fajny instrument i instrument, na który warto zwrócić uwagę i który warto sobie kupić gdzieś tam w okolicach 500-600 zł. Bardzo dobry strzał na początek, bardzo fajny kawałek wiosła za te pieniądze. Oczywiście nie spodziewałem się tutaj nie wiadomo czego, nie spodziewałem się jakichś super wypasów. To jest bardzo prosty instrument, taki dosyć nawet bym powiedział siermiężny, ale jest konkurencją dla tanich Ibanezów, jest konkurencją dla jakichś tam Kortów. Zresztą z tego co mi się wydaje, to nawet jest z tej samej fabryki co Ibanezy i Korty, czyli z fabryki Kortek firmy Kort. I przypomina te wszystkie tam, nie wiem, Korty X2, Korty X6, jakieś tam Ibanezy GSA60. To jest ta klasa. Yamaha RGX, jakaś tam 121 gdzieś. No to jest cały czas ta sama klasa instrumentu i to jest instrument dla kogoś, kto ma mały portfel, lub jest początkujący, ma mały portfel, lub jest zaczynający jeszcze raz od po latach i ma mały portfel. Po prostu jak ktoś szuka solidnego instrumentu za niewielkie pieniądze, to taki Squire na pewno mu się spodoba. Nie będę się tutaj zagłębiał szczególnie, słuchajcie, w historię tej gitary. Zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków o Stage Masterach, o Show Masterach, które już tam gdzieś są. Jeśli się tą gitarą zainteresowaliście, to mnie nabijecie trochę oglądalność, a sami się czegoś dowiecie i będziecie mogli sobie porównać. Była już dokładnie taka sama gitara jak ta, tylko w wersji czarnej, z takim samym mostem. Ten most, to jest na bardzo wielkim propsie, przypomina stare konstrukcje, znaczy takie konkretne konstrukcje fenderowskie. Jak mówię, cały opis jest gdzieś tam w jakimś poprzednim filmiku, więc dzisiaj zrobię tak zajawkowo, że nawet nic nie opowiem o tej gitarze, tylko Was odeślę gdzieś tam do filmiku starego, nie wiem, który to jest filmik. Piszecie sobie na kanale w wyszukiwanie Showmaster, to na pewno Wam wyskoczą wszystkie.
Powiem tylko tak, nagrałem ją jeszcze raz, bo gitary się na folk poprzewijają i pojawiają się kilkakrotnie, nawet jak są te same modele, to warto do nich czasem wrócić. Tak jest z Pacyfiką, tak jest z VS6, tak jest z V100, tak jest z wieloma instrumentami, które na folk były. I ten Squier też po prostu go tak postanowiłem pokazać. Postanowiłem go też pokazać dlatego, że chyba poprzednia wersja była nagrana jeszcze na Celestion V30, a teraz jest Celestion G1275T i po prostu pojawiły się jakieś tam nowe piece, no i myślę, że takie odświeżenie nic złego generalnie nie zrobi i że warto. Ale jak mówię, już nie nabijam piany przed Wami, ten oto Showmaster, tani instrument na czterech wzmacniaczach nagrany. VH100 VH100 od firmy Lani, tutaj ten oto. Dalej mamy oczywiście VS100, tutaj marszalowskie, hybrydowe, całkowicie lampowy tam Marshall TSL-60 i jeszcze patrząc na moją ściągę, mamy polski wzmacniacz z Zabrza Mad Dog Prince 15, to ja wymyśliłem tą nazwę Prince 15, taki w wężowej skórce stoi pod epifonem. Bardzo fajny taki lampowy 15-watowy wzmacniacz z zajebistą czystą barwą, który dodatkowo dopalam sobie efektami Joyo i chyba jest US Dream i na pewno jest Metal Head, a jak słyszycie Horus, to jest Future Horus, więc bardzo fajnie współpracuję z tymi kostkami, więc też postanowiłem go tak po prostu nagrać. Dobra, już nie nawijam, nie ma co nawijać, co już było nawinięte. Oglądajcie, słuchajcie, piszcie komentarze i po prostu działajcie w gitarowej mgle. A ja już zapraszam do odsłuchania moich wypituleń. Pozdro! We'll be right back.
We'll be right back.
opowiadam. Nie wiem, czy on już był, czy nie był, ale jest zajebisty. Rzadko spotykany i bardzo fajny. Austin 1300 w automacie, szanowni państwo. Piękny, angielski, z lat 70. No naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie się prezentujące autko. Dosyć już klasyczne i bardzo ładnie wyglądające. W kolorze takim szaroburym, no. Generalnie nie jest zbyt fajnym, ale jest ok. Podoba mi się. Taki old school jest w porządku. Więc to tak, no. Pozdrawiam, oglądajcie filmiki o gitarach i mam nadzieję, że lubicie moje samochodowe końcóweczki. Pozdro.